Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Metki. Dziś tutaj ze mną jest bardzo blond, bardzo sexy i bardzo cukierkowa dziewczynka. Tak, witajcie serdecznie. Z tej strony Candy Girl. Dzisiaj postaram się Wam zaprezentować, jakie rzeczy można znaleźć w mojej torebce oraz na mnie. Przyjrzyjmy się właśnie, jakie rzeczy można znaleźć na Tobie i zacznijmy od Twoich butów, które bardzo, bardzo mi się podobają. Buty są przywiezione ze Stanów. Dużo podróżuję, dlatego bardzo dużo rzeczy przywożę i są to rzeczy bardzo oryginalne. Jak wysoki jest ten obcas? Czy mierzyłaś go kiedyś? Nie, to nie jest jeden z niższych obcasów, jakie posiadam. Naprawdę? Potrafisz na takich szczudłach chodzić? Tak, potrafię. Ja lubię zazdroszczę. Być wysoka. Zanim przejdziemy do spodni, chciałabym zwrócić uwagę też na oryginalny kolor Twoich paznokci. Tak. Jest to smerfny kolor paznokci. Niebieski na czasie, bo na czasie są oryginalne kolory przede wszystkim, dlatego połączenie fajnie wygląda z szarym, z niebieskim. Owszem, nic przypadkowo, rozumiem. Nie, nic przypadkowo. Dobrze, no to te spodnie w takim razie. Spodnie powycierane, wydziurawione. Sama powycierałaś i wydziurawiłaś? Nie, już takie kupione, mimo że mam kolekcję swoich dziur. Spodnie ze swoimi dziurami, także mam w domu, a te zostały już zakupione, mają podszycie, tak więc można chodzić w nich w zimę, bo nic nie wieje, przez te dziury są dosyć... No ale ciałka nie widać pięknego. To właśnie w tych innych widać. Twoja skórka oryginalna. Moja skórka oryginalna, zakupiona w Polsce, w River Island. Bardzo fajna, ma fajne elementy wojskowe, niestety bardzo delikatne, więc czasem odpadają, trzeba to przyczepiać od nowa. To skóra ze zwierzęcia, rozumiem, żadna eko. Prawdopodobnie tak, nie wiem, nie widzę tutaj żadnych... Zajrzyjmy. Jest metka. Ale taka metka, że właśnie ja się tutaj z niej nie mogę doczytać. Dobrze, powiedzmy, że po prostu jest ładna. Jest ładna. I też blond. Tak, blond, ma tutaj fajne suwaki. Metalowe takie, metalowe w sensie bardziej rockowy, w rockowym stylu. Potem jest bluzka, którą też przywiozłam sobie ze Stanów. Jest to bluzka w okulary, ponieważ uważam, że każdego dnia powinno się patrzeć na świat w różnokolorowych okularach, żeby nie widzieć tego świata szarego. Twoje włoski są białe. Totalnie białe. Jak uzyskujesz taki kolor? Znaczy pewnie nie ty osobiście, ale... I chodzę do fryzjera, który miesza ze sobą kilka rodzajów farby, między innymi właśnie jeden z tych pigmentów białej farby. I nie używam, tutaj muszę powiedzieć, nie używam rozjaśniacza, ponieważ moje włosy same chcą się farbować na taki kolor, więc z tego się cieszę, ponieważ nie są zaniedbane, ani nie wyglądają jak potargane, więc cieszę się. Nigdy nie byłaś żółtym kurczakiem? Nie, nie mogłabym być żółtym kurczakiem. Nigdy nie podobały mi się takie słomkowe kolory blondu, jeżeli chodzi o siebie, bo widziałam na przykład dziewczyny w długich włosach, które mają kolor słoneczny po prostu, czyli niekoniecznie taki biały i wyglądają fantastycznie. Ale ja jednak sobie nie wyobrażam siebie w takim kolorze. To jest mój pierwszy drogi nabytek, jaki kiedykolwiek udało mi się kupić. Ile? Trzeba było, nie pamiętam, bo przywiozłam to właśnie z Mediolanu. I bardzo mi się podoba, uwielbiam z nią chodzić, jest oryginalna i bardzo fajna, bardzo wygodna. A tak formalnie powiedz już, jaka to marka? Louis Vuitton. No oczywiście. Mimo wszystkie dziewczyny kochają Louis'ego Vuittona. Możemy zajrzeć do środka? Możemy zajrzeć do środka, oczywiście, jest tam pełno skarbów. Więc tak, jest portfel, w którym... Duży? Pieniążki, tak. Jest tam... Dużo tych pieniążków? Nie, dużo pieniążków, jest bardziej o ostatni bilet ze Stanów. O tak, proszę bardzo. Jakieś na pamiątkę? Nie, na pamiątkę tego nie zdążyłam go po prostu wyciągnąć. Ma oczywiście, co musicie tutaj zobaczyć, moje ulubione centki. Moja płyta oczywiście też centkowa, więc wszystko ma tutaj swój klimat centek. Jest aparat, którym fotografuję często różne rzeczy niedawno nabyte, różowy. Śliczny. Książka. Jeśli mam czas, to czytam. Zawsze zabieram ze sobą, ponieważ jak idę do kawiarni, to lubię sobie czasem zajrzeć do środka, bo jest bardzo fajna. W ogóle polecam Emily Griffin, bo bardzo fajne książki pisze. Nie zabraknie iPoda. Jest mój telefon ulubiony. Strasznie lubię duże telefony, więc BlackBerry. Polecam wszystkim, którzy lubią być w kontakcie non-stop, bo ma swój komunikator. Jest iPad, najnowszy iPad. O, jaki świetny. Najnowszy iPad. Proszę bardzo. 3G. Niecały tydzień temu miał swoją premierę w Stanach właśnie, tam go też nabyłam.
Oczywiście był problem, żeby włożyć do niego kartę, po czym wymyśliłam naprawdę, wymyśliłam coś takiego, że można ją przyciąć. I przycięłam i działa. Ja jestem straszną gadżeciarą, także polecam iPady. Polecam wszystkiego rodzaju telefony, które mają jakieś różne dodatkowe funkcje. Duże iPody, bo też można fajne, też mają fajne rzeczy, czyli tak na przykład iPhony. W ogóle jestem makowcem, więc wszystkie możliwe rzeczy Maca polecam, bo są bardzo fajne, wytrwałe i przede wszystkim ślicznie wyglądają.